Ze mną Marcin Jakubowski, Marcin Podlaski, Związek Piłki Nożnej. Marcin, powiedz mi, to będzie druga kolejka, którą będziesz tutaj sędziował. Możesz coś powiedzieć o tym, jak wygląda poziom tej naszej ligi po tej kolejce, którą sędziowałeś? Czy jest trudno? Jak wyglądają zawodnicy? Tak jak zapamiętałem, pierwszą kolejkę nie było trudno, mecze nie były trudne do sędziowania. Zobaczymy, jak będzie dzisiaj, może już liga się trochę rozkręciła, może nie wiem, będą większe emocje, bo ja bardziej będą zaangażowani zespoły. Poziom wydaje mi się, że jest dosyć wyrównany. 12 drużyn, ale tak ciężko wskazać jakąś taką, w pierwszej kolejce ciężko było wskazać taką, która by się wyraźnie jakoś wybijała ponad poziom. Co jeszcze? Dobre wrażenie zrobiła na mnie ogólnie organizacja ligi. Widziałem, jak to wygląda w Bielsku Podlaskim, w Białymstoku, podobne takie, powiedzmy, półamatorskie rozgrywki halowe. I tutaj podoba mi się taka cała otoczka. No właśnie, skoro już o Bielsku, o Białymstoku, powiedz mi, bo to nie jest jakby jedyna liga, którą sędziujesz. Jak właśnie poziom zawodniczy tam w tych ligach, tak jak mówisz o Bielsku, o Białymstoku? W Bielsku jest większe na pewno zróżnicowanie. Są zespoły, które fajnie grają w piłkę, na fajnym poziomie. Powiedzmy, nie wiem, 2-3 zespoły wyrównane i mecze pomiędzy nimi są naprawdę zacięte. Natomiast są te zespoły, które wyraźnie odstają. I tutaj, tak jak wcześniej powiedziałem, wydaje mi się, że tutaj poziom jest jakby bardziej wyrównany. Emocji jest trochę więcej, tak to oceniam. Natomiast jeśli chodzi o poziom czołowych zespołów tutaj i czołowych zespołów w Bielsku, no trudno mi powiedzieć, gdzie jest wyższy. Wydaje mi się, że tutaj, ale to ciężko ocenić. Wydaje mi się, że tu jest trochę wyższy poziom, ale tak jak mówię, na boisku mogłoby to różnie wyglądać, prawda? Dokładnie, może jakaś konfrontacja między ekipami z Suwałk i Bielska. Marcin, powiedz mi w tej pierwszej kolejce, które spotkanie najtrudniejsze do sędziowania? Pierwsze spotkanie ze względu na taką otoczkę towarzyszącą właśnie rozgrywkom. Trochę przyznam, że była lekka trema i może z tego względu. Chociaż z tego, co pamiętam, zbyt wielu kar wtedy nie musieliśmy udzielać. Boże, tylko jedno wykluczenie dwuminutowe. Nie pamiętam nawet, jaki zespołowi, także... Wydaje mi się, że to był agrodiler. Być może. Tak. Prawdopodobnie tak. Więc chyba ich ten mecz był taki, jeśli chodzi o... Takie, nie wiem, ilość fauli czy takich sytuacji stykowych, ten był chyba najtrudniejszy. Marcin, powiedz mi, sędziowanie, hala a boisko. Dużo różnicy, gdzie jest trudniej i jak to wygląda? Łatwiej jest mi na trawie na pewno. Mogę ustawić się na środku boiska, być w centrum akcji. Tutaj jednak zwykle poruszamy się na linii bocznej lub za linią boczną. Czasami takie rzeczy, większość takich stykowych sytuacji dzieje się na środku boiska, czasem może to umknąć. Łatwiej sędziujemy się na pewno na boisku, ale hala jest takim fajnym też treningiem, tak jak myślę, że dla tych zespołów, tak samo dla nas sędziów. No i na hali wiadomo, musi być bardzo ścisła współpraca między arbitrami, prawda? Tak. Nie możemy na pewno sobie przeszkadzać. Też ma to znaczenie. Też z tego względu boisko jakby jest łatwiejsze, tak mi się wydaje. Rozumiem po tym, co powiedziałeś, że warto do Suwałk przyjechać i warto tutaj i sędziować, ale przede wszystkim chyba również grać, prawda, w tej naszej lidze? Myślę, że tak. Dla mnie to jest taki właśnie, tak jak powiedziałem wcześniej, dobry trening, dobre takie przygotowanie do sezonu wiosennej. A czy grać jest warto? No myślę, że też te zespoły, zawodnicy, pewnie część z nich gra na trawie w różnych klubach i myślę, że dla nich to jest też takie i urozmaicenie, i jakby możliwość sprawdzenia się w trochę innych warunkach. Na pewno to pomaga. A zapytam Cię jeszcze o tą ligę w Bielsku, czy tam są jakieś ograniczenia? To jest liga taka totalnie amatorska, czy grają również zawodnicy grający na co dzień na trawie? Grają zawodnicy z Bielska Podlaskiego, z pierwszego i drugiego zespołu Tura. Zawodnicy z drużyny z powiatu bielskiego też mają swoich jakby uczestników w tej lidze. Także, ale są też zespoły amatorskie, może stąd właśnie to zróżnicowanie, o którym mówiłem, zróżnicowanie poziomu. Marcin, życzę powodzenia w dzisiejszych zawodach. Oby jak najmniej pracy i jak najmniej przewinień. Dziękuję bardzo, oby. I tak jak Państwo słyszeli, zachęcamy do udziału w Reso Suwałki Football League, bo naprawdę warto. Marcin, jeszcze na koniec takie krótkie pytanie, bo
Słyszeliśmy, że organizowany jest kurs na sędziów. Mógłbyś powiedzieć kilka słów na ten temat? Tak, z tego co wiem, kurs będzie w 4 miastach, także osoby w 4 miastach na Podlasiu, osoby, które są zainteresowane w naszym województwie, na pewno mogą wybrać to, które jest w miarę blisko nich. Z tego co wiem, jest organizowany na pewno w Suwałkach, w Białymstoku. Wszystkich zainteresowanych piłką nożną zachęcałbym do kursu. Na pewno to jest fajny sposób do bycia częścią społeczności właśnie na początku na naszym takim lokalnym, jakby na naszym terenie, a w przyszłości najlepsi mają szansę na pewno awansować, jeździć nawet po całej Polsce. Całej Polsce, całej Europie, co widać na przykładzie Szymona Marciniaka, prawda? Tak, coraz wyżej jest w tej europejskiej hierarchii sędziów. No, sędziuje ważne mecze na największych, prawda, stadionach w Europie, także świetny przykład, tak. Także zachęcamy do uczestniczenia w kursie, zachęcamy do bycia sędzią, bo naprawdę warto się pokazać. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo.